Wstawać! Musisz powiedzieć tak teraz szczerze, wiesz, póki nie jesteśmy na antenie, naprawdę to ci pomogło? Naprawdę ja jestem tak rozpromieniona, że teraz wam po prostu zapodam taką prognozę pogody, że... A to nie jest tak, że ty udawałaś może od samego rana i nawet ja się dałem nabrać? Byłam z panem w zmowie? Tak naprawdę. Sądzę. Trochę sądzę. Szkoda, że dzisiaj nie widzieliście mnie, zanim rozpoczął się poranek. Po prostu nie mogłam chodzić, utykałam wręcz na tą nogę. Piotruś musiałby wręcz wsadzić do samochodu i tak tutaj przyjechaliśmy. A ponieważ jestem taka rozpromieniona i tak straszliwie naładowana energią, przepowiem wam przepiękną pogodę na dzisiejszy dzień, a będzie rzeczywiście wspaniale. W stolicy od 20 do 25 stopni, w Krakowie lekkie zachmurzenie od 21 do 25 stopni. Troszeczkę gorzej w Sopocie, ale to tylko dlatego... W Sopocie będzie gorzej. Lekkie zachmurzenie od 21 do 25 stopni. Słońce dzisiaj wstało o godzinie 7:19, a zajdzie o 20:01. My jesteśmy w Łodzi, więc Piotrusiu, zajrzyj sobie. Patrzymy, właściwie mamy nad sobą troszkę przeszklony, bym powiedział, taki no, półprzezroczysty dach, więc niebo jest zachmurzone. Ale ponoć ma się to zmienić. Nawet w Łodzi temperatura średnia, jak tutaj obserwuję, podglądam, wiem, że to twoja działka, ale co tam, to jest od 21 do 25 stopni, tak ma się to kształtować, tak? Tak, a teraz zobaczmy, jaka pogoda we Wrocławiu. Wrocław. No we Wrocławiu troszeczkę zachmurzenie jest, troszeczkę mgła, ale ja myślę, że to wszystko jest do pokonania. Mam nadzieję, że około 12 już powinno być bardzo, bardzo dobrze. I poprosimy następny obrazek. Zobaczymy, o tej co Łodzi tam, mówiliśmy przed chwilą, Łodzi. Więc teraz Łódź. Mamy jakiś nowy podgląd, chyba ciekawszy, prawda? Piotrkowską, jak dobrze widzę. I powiedziałam, że niebo jest zachmurzone, natomiast widać jakby rzeczywiście... Widać, że skłamałeś już po prostu. Nie, no wiesz, te chmury po prostu stają się coraz rzadsze. Słoneczko się przebija swoją energią, padając na ulicę. Zobaczmy teraz, co w Zakopanem. Jeśli ktoś ma ochotę na urlop, to jest wymarzona wręcz pogoda do spacerów i do wspinania się na nasze piękne szczyty. No ale pięknie, jak z pocztówki, naprawdę. Także myślę, że wszyscy, którzy mieszkają i urodzili się w Zakopanem, są szczęśliwi, że mogą się taką pogodą rozkoszować. Zapraszamy, jak ktoś ma jeszcze chwilę wolnego, to czemu nie? Droga Asiu, ty już jesteś całkiem zdrowa, chociaż ja cały czas jednak mimo wszystko nie dowierzam. Podejrzewasz, proponuję... że jednak byłam w szajce z panem Józefem, tak? Zaproszę cię dziś na fast fooda i o tym porozmawiamy. A propos fast fooda, to na wyjątkowo głupi pomysł i sposób świętowania swoich urodzin wpadł pewien pracownik właśnie restauracji fast fooda. Kąpiel w zlewie na terenie restauracji, a potem zamieszczenie nagrania z imprezy na stronie MySpace. Nie był to zbyt rozsądnym posunięciem. Tym bardziej, że szef, widząc ten filmik i to, co się wyprawia w jego restauracji, nie był zachwycony. Pan już nie pracuje, ale jest gwiazdą internetu za to. Po wykąpaniu się w zlewie, ciekawe, ile miał wzrostu. I teraz trzeba zważyć, o ile nasze wygupy i chęć bycia sławnym właśnie w internecie nam się opłaca, jeśli chodzi na przykład panu o utrzymanie się nie stanowiska pracy. No nie. Dobrze, ja też mam ciekawostkę przygotowaną specjalnie dla ciebie. Będzie trochę o jedzeniu, o którym mówiłeś teraz i o Burger Kingu, fast foodach i trochę o pieniądzach, o których mówiłeś wcześniej, czyli zapowiadany już dzisiaj artykuł, jak przeżyć za 200 zł miesięcznie. Okazuje się, że w wyniku doświadczeń pewnej grupy udało się to zrobić i uwaga, grupa, która podjęła takie wyzwanie, doszła do bardzo zaskakujących wniosków. Nie tyle da się przeżyć za 200 zł, ale da się nawet przeżyć za 120 zł miesięcznie. A jak Jezus, to trzeba zrobić? Naleśnici? Tak. Okazało się, że najtańszym produktem żywieniowym, który możemy wypreparować we własnej kuchni, są naleśniki. Więc jeżeli, Piotruś, dopadłby cię kiedyś kryzys finansowy, to jedyne, co musisz zrobić, to zakupić dużo mąki, dużo wody i parę jajek. I ale po prostu i tak, na naleśnika... Ale cały miesiąc same naleśniki? Kupisz sobie... jakąś zupkę na kościach może. Zupka na kościach to już jest niestety wariant droższy, Piotruś, ponieważ 280 naleśniki są, kosztują 120 zł miesięcznie, natomiast zupka na kościach 280 zł. Jakie te kości są? Ale słuchaj, jeżeli tutaj już byś tak luksusową wersję chciałbyś to oszczędzania, widzę makaron. To makaron i fasola 300 zł miesięcznie, także wszystko jest do wykonania. A zastanawiam się, jak wyglądają te takie rozpowszechnione, szczególnie wśród studentów, zupki chińskie. Myślę, że to jest bardzo drogie. Złoty 20, dwie zupki dziennie. A to tak wierzy. No, róbmy to skromnie. Róbmy to skromnie. Przecież nie obżerajmy się. No,
No dobrze, to wszystko chyba, co ja przygotowałam dzisiaj dla Ciebie, ale może później zaskoczę Cię czymś jeszcze. A Ty jeszcze coś masz dla mnie? Przypomnę Wam, moi drodzy, że mail wstawajmałpa.patiotv.pl jest do Waszej dyspozycji. Przypomnę Wam również, że dziś będziemy jeszcze rozmawiać o sztuce tatuażu, o rodzajach tatuażu, o tym, czy nadal moda na tatuaż jest i gdzie ten tatuaż można sobie zrobić. No, tych tematów będzie mnóstwo do poruszenia. No i oprócz tego wszystkiego właśnie teraz Asia poinformuje Was, jak się z nami skontaktować poprzez kabel, czyli drogą telefoniczną, bądź też poprzez Skype. Proszę bardzo. Aby skontaktować się z nami przez Skype, jest to bardzo proste. Wystarczy wpisać nasz login do Skype'a, czyli Poranek w Patio. A jeżeli chcecie wygrać atrakcyjne nagrody, czyli między innymi dzisiaj książki, płyty, a jeszcze zapomniałam powiedzieć, że nasz wczorajszy gość zostawił 10 wejściówek do klubu Czekolada, które również są u nas do wygrania. A żeby to zrobić, wystarczy bardzo prostą czynność wykonać, czyli w swoim telefonie komórkowym wysłać SMS-a pod numer 72601 w treści wpisując Empik i swoje imię i nazwisko. A jeżeli zależy Wam na wejściówce do Czekolady, klubu, o którym rozmawialiśmy wczoraj, wysyłajcie SMS-y na numer 72601 w treści wpisując bilety i swoje imię i nazwisko. Czy o czymś zapomniałam, Piotrusiu? Przypomnisz mi? Si, seniorita, wszystko bueno. Jak najbardziej polecam. Szczególnie te zaproszenia do Czekolady, jeśli ktoś jest z Łodzi, bądź też okolic, albo na przykład chciałby poznać piękne miasto Łódź i wybrać się do jednego z najmodniejszych klubów. Naprawdę gorąco polecam klub Czekolada. Zaprasza. To jest jeden z takich klubów, które robią ostatnimi czasy w naszym mieście furorę wręcz. A ty się wybierasz w piątek do Czekolady? Bo chciałam zachęcić jakoś widzów, że na przykład będą mogli się zobaczyć. Że fanki niby? Tak, fanki twoje. No fanek, ale po prostu się wybiorę, kto wie. Ty masz zdrowe biodro, więc pewnie też będziesz o tym myślała. Tak, ja będę hasać. Będziesz hasać. No to możesz już teraz to zrobić, bo przed nami chwila muzyki, a zaraz potem wracamy z gorącym, palącym tematem tatuażu. Tatuaż.